Witam serdecznie. Dzisiaj mam taką potrzebę, żeby nagrać co nieco. Postanowiłem się z Wami tym podzielić, ponieważ jest to bardzo mocna sprawa. Będą to wszystko rzeczy, które są zawarte w tej książce. Tutaj macie tytuł, rozdział numer 8. Generalnie radzenie sobie z kryzysami. Myślę, że to będzie część, ja tam chciałbym coś o tym opowiedzieć, ale nie chciałbym Wam mówić, że o, doświadczyłem kurde tego i tamtego, i żeby to była wiedza tylko i wyłącznie z książki, a teraz uważam, że to może być bardzo wartościowe dla Was, więc przeczytam cały ten rozdział teraz dla siebie i dla Ciebie. Radzenie sobie z kryzysami. Każdego z nas raz na jakiś czas dopada poważny kryzys, ale ilu z nas wie, jak poradzić sobie wobec śmierci, z rozwodem, separacją, oszpeceniem, zranieniem, wypadkiem, tragedią życiową i innymi poważnymi sytuacjami, które przytłaczają nas emocjonalnie. Jakie techniki można zastosować, by poradzić sobie z tymi doświadczeniami? Ponownie odwołamy się do mapy poziomów świadomości jako punktu odniesienia, by lepiej zrozumieć te kwestie. Mapa jest modelem matematycznym, który reprezentuje ludzkie ego, czyli jaźń pisaną przez małe j. Zawiera różne poziomy świadomości, których nazwy odnoszą się do wspólnych wszystkim ludziom doświadczeń wstydu, winy, apatii, żalu, strachu, pożądania, złości, dumy, odwagi, ochoty, akceptacji, rozsądku, miłości i radości. W miarę jak docieramy do szczytu, zbliżamy się do prawdy. Gdy zaś schodzimy w dół, coraz bardziej się od niej oddalamy. Liczby umieszczone na mapie wskazują względną energię lub moc różnych poziomów. Apatia na przykład jest o wiele słabsza niż strach. Strach ma znacznie mniej energii niż odwaga, a neutralność ma mniej energii niż miłość. Względna moc tych rozmaitych postaw odzwierciedla różne punkty widzenia. Jak już wspomniano, strzałki poniżej poziomu odwagi są skierowane w dół, co informuje nas, że to oddziaływanie jest destrukcyjne. Nie wspiera życia i stanowi pogwałcenie prawdy. Na poziomie prawdy, który jest określany jako odwaga, strzałki znajdują się w pozycji neutralnej. Następnie, gdy wkraczamy w obszary miłości, kierują się w górę, wskazując, że te pola energii pielęgnują i wspierają życie oraz są zestrojone z prawdą. W chwilach doświadczenia gwałtownych, tragicznych wydarzeń życie nagle zamienia się w koszmar, a człowiek niespodziewanie zostaje ogarnięty burzą emocji. Dostępne są jednak techniki, dzięki którym można poradzić sobie z tymi porażającymi sytuacjami, skrócić ich trwanie, poczuć ulgę w bólu i cierpieniu oraz ograniczyć stres do minimum. Wszystkie te bolesne doświadczenia w życiu są do siebie podobne pod tym względem, że stanowią dramatyczną stratę dla umysłu i zagrożenie dla przetrwania. Oznaczają wielką zmianę, a towarzyszy im poczucie bezradności wynikające z ich ostateczności i nieodwracalności. Umysł dostrzega, że został powstrzymany i absolutnie nic nie może z tym zrobić. To właśnie nieodwracalność stanu i bezsilność człowieka wobec biegu wydarzeń przyczyniają się do tak intensywnego poczucia rozstrojenia. Sposób, w jaki sobie z tym poradzimy, będzie należał do naszej orientacji w temacie i wiedzy o całym polu świadomości. Tego rodzaju doświadczenia wyzwalają burzę negatywnych uczuć, takich jak szok, niedowierzanie, zaprzeczanie, złość, wina, napięcie, obwinianie siebie, uraza, utrata nadziei czy poczucie odrzucenia, wściekłość na Boga i na siebie, użalanie nad sobą, wściekłość na świat i na rodzinę. Wszystkie te negatywne emocje wypływają na powierzchnię jednocześnie, czasami jedna po drugiej, czasami w kombinacjach, ale najczęściej pojawia się potężne przytłoczenie negatywnymi uczuciami oddzielenia i utraty o wielkiej intensywności, która jest wspólna wszystkim tym doświadczeniom. Najpierw pojawia się szok, a następnie sekwencja uczuć urazy, niedowierzania i złości. Ciąg tych emocji różni się w zależności od doświadczania i osoby. Dokładna kolejność
jest nieistotna. Ważne jest to, że doświadczenia te wyzwalają wszystko, co znajduje się na dole mapy poziomu świadomości. Pola energii na dole mapy są skierowane w negatywną stronę, a kiedy któreś z nich zyska na sile, ma skłonność do ściągania za sobą w dół, poniżej poziomu 200 całej reszty. Zatem wywołany stratą żal wydaje nieść się ze sobą winę oraz wraz z poczuciem rozpaczy, strachem przed przyszłością, pragnieniem zmiany całego zdarzenia i złością. W jednej sytuacji silnego zagrożenia zostaje wyzwolone całe negatywne pole energii. Tak naprawdę problem polega na rozstrojeniu spowodowanym masowym uwolnieniem tych energii. Umysł nie ma zdolności doświadczenia samego siebie. Wydaje się to szokujące, ale pamięć nie może doświadczać własnego bycia pamięcią. Myśl nie może doświadczać swojego bycia myślą, a uczucia tego, że są uczuciami. Dzieje się tak, ponieważ pamięć, myśli i uczucia doświadczane są w czymś większym niż umysł, czyli w samej świadomości. Za sprawą świadomości nabywamy uważność wobec tego, co się dzieje w umyśle. Umysł następnie raportuje, co zachodzi w obszarze odczuć, a odczucia informują nas o tym, co dzieje się z ciałem. Dlatego też doświadczanie ma miejsce kilka poziomów dalej od samego ciała. Zgodnie z tym, świadomość nie jest w stanie naprawdę doświadczyć samej siebie, to dzięki polu energii uważności jesteśmy w stanie dowiedzieć się, co zachodzi w świadomości. Ona nas informuje o tym, co ma miejsce w sferze odczuć, po czym zdaje relację z tego, co się dzieje z ciałem. Dlatego właśnie miejsce, w którym doświadczamy doświadczeń, jest znacznie oddalone od samego ciała fizycznego. Ponieważ doświadczenie zachodzi w obszarze świadomości, możemy zająć się rozwiązywaniem ludzkich problemów bezpośrednio w polu świadomości, skutecznie skracając w ten sposób trwanie bólu i cierpienia, przenosząc ulgę i osiągając znacznie lepszy rezultat. Jaka dokładnie jest natura tego związku i jak może on nam pomóc w nauce radzenia sobie z poważnymi kryzysami? Jak już wspomniano, ciało nie jest w stanie doświadczać siebie. Jest ono po prostu, jest i właściwie jest niezdolne do odczuwania lub rozumienia rzeczy. Wiemy, gdzie znajduje się ciało dzięki wrażeniom zmysłowym. Nie doświadczamy ciała, doświadczamy za to odczuć, jakie z niego płyną. Same odczucia nie mają możliwości doświadczenia, ale są doświadczone w czymś większym niż one same, czyli w umyśle. Nasza świadomość tego, co zachodzi w ciele, może mieć miejsce dzięki temu, że wrażenia z ciała są raportowane i doświadczane w umyśle. Umysł stara się wykorzystać rozsądek, by poradzić sobie z tymi emocjami, z tymi energiami. Próbuje obmyślić drogę wyjścia z kłopotów, szuka wyjaśnień i przyczyn. Nie może jednak dać sobie z tym rady, ponieważ przytłoczenie polem energii jest tak potężne, że myśli stają się odbiciem negatywności tego pola. Same myśli też stają się negatywne. Inną charakterystyczną cechą wspólną dla tych wszystkich doświadczeń jest to, że znajdują się w czołówce najbardziej stresogennych dla człowieka wydarzeń. W rankingu tym stopień stresu jest wyznaczony na skali od 1 do 100, a wydarzenia, o których była mowa wcześniej, znajdują się na samym szczycie tej listy. Śmierć małżonka, dziecka lub rodziny, jak również rozwód, znajdują się na szczycie skali. Są to więc największe tragedie, jakie mogą nas spotkać w trakcie naszego doświadczenia życiowego. Zagadnienie, któremu powinniśmy się przyjrzeć, to w jaki sposób przekształcić te sytuacje w zdecydowane korzyści oraz użyć ich jako trampoliny do wyższych poziomów świadomości. Należy zatem ponownie zbadać samą świadomość oraz związek między ciałem, umysłem i duchem. Efektywność tej techniki i tego podejścia została wykazana w obszarach radzenia sobie z bólem fizycznym, chorobą, cierpieniem, depresją, niepokojem i strachem. Ta sama metoda sprawdzi się również w przypadku wydarzeń dotkliwych emocjonalnie, ponieważ życie człowieka zachodzi tak naprawdę w sferze doświadczenia własnych doświadczeń. Człowiek myśli: cóż, żyję w świecie, doświadczam świata, ale to, co naprawdę zostaje zarejestrowane, to własne doświadczenie tego doświadczenia. Na przykład doświadczający. Poradzimy sobie ze wszystkim, gdy zwrócimy się właśnie do tego miejsca. Jeśli skupimy się na tym, gdzie doświadczamy doświadczenia, możemy poradzić sobie precyzyjnie z każdą kwestią.
w ciągu chwil i minut damy sobie radę z rzeczami, które w innym wypadku zajęłyby tygodnie, miesiące, lata, a nawet życie. W ciągu godziny możemy poradzić sobie z czymś, czym inni nie daliby sobie rady przez całe życie. Znamy ludzi, którzy we wczesnych latach życia doświadczyli tragedii i jako starsze osoby wciąż ją przeżywają. Uraza, zgorzknienie, złość, rozczarowanie, wściekłość oraz kluczowe decyzje, które zapadają wskutek tych negatywnych odczuć 50 lat później, nadal towarzyszą takim ludziom. Dla nich jest tak, jakby to wydarzenie miało miejsce wczoraj. Cały czas jest to nieuleczona i niedokończona sprawa, a wiedza o tym, jak poradzić sobie z tym przytłoczeniem, jest im niedostępna. Mimo tego, że mamy tutaj kosiarkę, będę kontynuował czytanie. Omówimy, jak radzić sobie z takim przytłoczeniem na poziomie, na którym się go doświadcza. Koncentrujemy się na polu doświadczania, żeby być świadomym, gdzie doświadczanie zachodzi. Nie ma ono miejsca w świecie zewnętrznym, w naszych stopach czy w żołądku. Zachodzi w świadomości. Gdy człowiek bada, gdzie doświadcza doświadczeń, zaczyna rozumieć, że dzieje się to wszędzie. Nie doświadczamy rzeczy w jednym zogniskowanym punkcie. To tylko zbiór przekonań umysłu. Na przykład pytam kogoś, kto nie jest tego świadomy, gdzie doświadczasz swoich myśli? Nawykowo wskazuje on wtedy na swoją głowę i odpowiada: tutaj. To przekonania, nasze myśli o myślach. Uważa się, że myśli powstają w głowie, ale jest to tylko jedna, kolejna myśl. Gdzie właściwie myśli się myśl o tym, że wierzy się, że myśl znajduje się w głowie? Czy naprawdę, gdy naprawdę się to rozważy, z odrobiną kontemplacji i refleksji, okaże się, że prawdziwe doświadczenie jest rozproszone i zachodzi wszędzie. Nie da się wskazać palcem żadnego konkretnego miejsca, w którym zachodzi doświadczanie. Jednocześnie jest ono wszędzie i nigdzie. Praca nad tym zagadnieniem ujawnia coś zaskakującego, bo co czyni ten rodzaj pracy precyzyjnym? Przekonałem się o tym, pracując nad tą kwestią przez ponad 50 lat jako klinicysta, jak również dzięki temu, że sam przeszedłem większość poważnych kryzysów życiowych. W istocie kilka lat temu przeszedłem przez pół tuzina z nich. Podzielę się więc swoim doświadczeniem prawdy o tym zagadnieniu, chociaż każdy może sam tego doświadczyć. Jest czymś zaskakującym, że jedyną rzeczą, z jaką trzeba sobie poradzić w przypadku tych bolesnych, dramatycznych wydarzeń, jest energia samych emocji. Gdy przyjrzymy się doświadczeniu, zrozumiemy, że problemem nie jest zdarzenie, jakie miało miejsce, lub sądzimy, że miało miejsce w świecie, ale to, jak się z tym czujemy. Nasze uczucia wynikają z naszych postaw, przekonań, naszego sposobu odnoszenia się do nich oraz postrzegania samych siebie w świecie. A to daje całe spektrum emocji. Jednak kiedy czujemy się przytłoczeni, problemem jest radzenie sobie jedynie z samą energią emocji. Tak naprawdę nie musimy nawet zmagać się z emocjami, jedynie z energią emocji. Tak można by odpowiedzieć, ale co z wydarzeniami, które zaszły? Co ja mam teraz począć bez pieniędzy? Jak sobie poradzę bez męża? I tak dalej. Zaskoczy nas, jak zaskakująco łatwe do opanowania są wydarzenia, nie stała się żadna wielka tragedia. Z samymi zdarzeniami radzimy sobie w sposób automatyczny, gdy uczucia zostaną odłożone na bok. Może pojawić się pewna niechęć, uraza czy żal, ale to są sprawy drugorzędne. Radzenie sobie z bieżącymi kwestiami w świecie, zjawisk w naszym codziennym życiu jest o wiele prostsze. Nie są to prawdziwe problemy. Myśl, że tak jest, pochodzi prosto z pola energii negatywnych emocji, w którym wydarzenia te wydają się tragiczne, fatalne, nie do zniesienia i nie do pokonania. Gdy człowiekowi uda się przedostać na ich drugą stronę, życie samo się układa. Coś innego pojawia się, by wypełnić pustkę, a życie toczy się dalej. Kłopoty te są łatwe do rozwiązania, gdy usunie się z drogi emocje. Życie przedstawia rozwiązania wszystkich problemów. Potrzeba jest matką wynalazków, zatem jakikolwiek dylemat pojawi się na naszej drodze, rozwiąże się sam.
a energia życia powróci. Niezależnie od tego, jak wielka w danym momencie wydaje nam się tragedia, która nas dotknęła, życie toczy się dalej. Co za tym idzie, kwestią, do której należy się skupić, nie jest radzenie sobie z wydarzeniami na zewnątrz, ani nie są to nią okoliczności życiowe, ponieważ to ułoży się samo. Zazwyczaj, gdy ktoś jest przytłoczony sytuacją, ster przejmują jego krewni lub przyjaciele. Problemem jest jedynie radzenie sobie z energią, jakie powstają, z energiami, jakie powstają. Kiedy jedno z tych silnych, negatywnych pól energii zaczyna się wyzwalać, zwykle pociąga za sobą resztę. Rzadko zdarza się, że człowiek doświadcza samego żalu osobno. Niemal zawsze wiąże się z nim poczucie winy w postaci obwiniania samego siebie. Może przybrać formę pytań, na przykład, dlaczego się nie obejrzałem na zakręcie? Dlaczego nie założyłem łańcuchów na koła? Dlaczego nie zabrałem jej do lekarza wcześniej? Może wtedy udałoby się wyleczyć raka? Dlaczego postawiłem na tego konia? Pojawia się wtedy pewnego rodzaju retrospektywne oskarżanie siebie. Występują też apatia i poczucie braku nadziei. Życie jest beznadziejne. Życie wydaje się beznadziejne. Wydaje się, że już nigdy nie będziemy szczęśliwi. To tak, jakby źródło szczęścia opuściło czyjeś życie. Żal jest oczywiście czymś naturalnym. W przypadku straty pojawiają się też lęki. Jak będę żył bez tego, co utraciłem? Stałe, nieprzerwane pożądanie doprowadza nas do szaleństwa, bo próbujemy zmienić przeszłość. Co możemy zrobić? Są negocjacje, próby manipulacji, kłótnie z Bogiem oraz zawieranie z Nim układów. Boże, jeśli tylko pozwolisz, by ten ktoś żył, zrobię to i tamto. Później następuje złość, wściekłość na życie i na jego naturę oraz złość, którą kierujemy na innych ludzi. To czyjaś wina. Wszystkie te negatywne energie zwykle wyzwalają się wspólnie, a w danej chwili która z nich może dominować. Jednocześnie umysł pracuje na najwyższych obrotach, usiłując znaleźć wyjaśnienia i rozwiązania. Zostaje zalany nadmiarem energii. Problem polega na tym, że energii jest po prostu zbyt wiele, by umysł mógł ją przetworzyć. Ulega dezorganizacji i jest przytłuczony przez adrenalinę i hormony stresu. Ten przeżywający stres wpędza człowieka w stan dojmującego zagrożenia wewnątrz samej świadomości. Problemami należy się zajmować nie na poziomie, na którym wydają się zachodzić, ale na kolejnym, wyższym poziomie energii. Wyższa energia oznacza większą moc. Gdy tam próbujemy się z nimi zająć, rozwiązanie pojawia się automatycznie. Nie jest to możliwe na niższych poziomach. Wszystko, z czym musimy sobie poradzić, to energię przytłoczenia emocjonalnego. Czy nie brzmi to dziwnie w ustach psychiatry? Większość ludzi spodziewałaby się, że psychiatra zacznie mówić o psychologii skomplikowanych relacji pomiędzy osobą a zdarzeniami i o ich symbolicznym znaczeniu, czyli o komponentach psychologicznych. Teraz jednak to wszystko pominiemy i odniesiemy się do energii, którą wyzwalają emocje. Nie ma znaczenia, jaki nurt psychologii przyjmiemy. Następuje masowe wyzwalanie negatywnych emocji i należy zająć się ich energią. Bardzo efektywną techniką, z której możemy skorzystać, jest ignorowanie myśli, ponieważ umysł nigdy ich nie rozgryzie. Nie posiada takich zdolności. Znajduje się w stanie ogromnego przytłoczenia. Te zagadnienia są niezwykle złożone. I gdyby ktoś naprawdę chciał zrozumieć ogólny sens swoich doświadczeń poprzez poznanie pełnego znaczenia każdego czynnika, z każdego poziomu własnej psychologicznej jaźni, rozwikłanie ich zajęłoby mu całe życie. Nie jest to konieczne i najlepiej tego nie robić. Człowiek powinien tylko wejść w samo uczucie. Mały przerywnik, no to gdzieś tam jest, gdzieś tam, gdzieś tam. O. Zacichło, przycichło. O, znowu mamy to. To gdzieś tam jest, za tymi drzewami. O, ktoś tam jeździ, małego, zielonego. O proszę, tutaj teraz będzie jechało. I teraz znowu tam. No nic, kontynuujemy dalej. Człowiek tylko powinien wejść w samo uczucie. Najpierw zauważ, że uczucie jest doznawane w sposób ogólny, a pod nim znajduje się energia. To tak jakby świadomość pracowała w taki sposób, jak gdyby istniało rozproszone ciało energii, które tak naprawdę nie ma żadnej nazwy. Można by je nazwać energią emocjonalności, energią stojącą za uczuciowością. W zależności od chwili ta rozproszona, nienazwana energia zaczyna przyjmować formę, np. żalu, złości, wściekłości, oburzenia, użalania się nad sobą czy zazdrości. To pole emocjonalne, początkowo rozproszone i bezkształtne, teraz przypomina formą żal, lecz jest w nim trochę żalu,
trochę strachu i złości. Tak zazwyczaj zachowuje się energia emocjonalności. Ułamek sekund dłużej i przyjmuje silniejszą postać określonego lęku, na przykład jak będę teraz żyć bez pieniędzy. Lęk zaczyna przyjmować kształt, a wtedy z tej specyficznej emocji zaczynają powstawać myśli. To jest ciąg zdarzeń i ocean stłumionej energii. Nauczymy się, jak rozładować ten stan. Jeżeli będziemy potrafili odłączyć bezpiecznik i wyciągnąć wtyczkę, wówczas odłączymy się od całego doświadczenia i pozostaniemy w wewnętrznym stanie pokoju. Pomocne będzie zaakceptowanie faktu, że nie trzeba nic robić w związku z wewnętrznymi wydarzeniami, a nawet próbować ich zrozumieć. Nie dokona się żaden postęp, jeśli będziemy przyglądać się myślom, ponieważ one nie mają końca. Nie zajdziemy daleko w rozwiązaniu problemu poprzez przyglądanie się konkretnej emocji, ale uzyskamy doniosłe rezultaty, jeśli pozwolimy sobie skupić się na energii leżącej poniżej zdenerwowania. Gdy nauczymy się wychwytywać to doświadczenie coraz wcześniej, dostrzeżemy, że energia jest rozproszona i niemal nie do nazwania. Jest jak zbiornik, z którego próbuje się wydostać sprężony gaz. Energia ta kumulowała się przez całe życie, a teraz znalazła drogę ujścia. Zdarzenie, które zaszło w życiu, otworzyło śluzy, bramy, drzwi, a teraz ten zbiornik ze skompresowaną, stłumioną energią emocjonalną korzysta z możliwości jej uwolnienia. Gdy otworzy się zagrodę, wszystkie zwierzęta uciekną. Otwierają się przed nami drzwi, abyśmy mogli sobie pozwolić na poczucie czegoś. Na przykład ktoś odbija nam zderzak w samochodzie. Cała stłumiona złość, jaką gromadziliśmy przez całe życie, ma teraz pretekst, by się ujawnić. Wybucha w zetknięciu z wniecionym zderzakiem. Człowiek się denerwuje, użala nad sobą i obwinia się. Życiowe wydarzenia są pretekstem do uwolnienia skompresowanej energii. Staje się ona tak nieznośna, że umysł znajduje jakiś akceptowalny dla nas sposób na jej rozładowanie. Osoba, która już o tym wie, będzie odczuwać skompresowaną energię i zacznie uwalniać ją, nie czekając, aż umysł otworzy temu pretekst. Zaawansowany umysł nie będzie potrzebował zewnętrznego zdarzenia, by uwolnić swój gniew. Taka osoba po prostu wie, że gromadzi stłumioną złość, siada więc i mówi, lepiej się temu przyjrzę. Następnie zaczyna uwalniać energię, zanim wtrąci się umysł i stworzy coś na zewnątrz, aby zrzucić z siebie odpowiedzialność. To tak jakby wydarzenia w życiu były niczym zawody spustowe lub wentyle bezpieczeństwa, umożliwiające obniżenie ciśnienia w tym zbiorniku energii. Jak można zejść z drogi pędzącemu stadu zwierząt? Nie można. Jednak doświadczenie można szybko przerwać dzięki akceptacji, że nie można przed nim uciec. Próby ucieczki tylko przedłużą jego trwanie. Umysł próbuje wymyślić sposoby na ucieczkę przed energią emocjonalną, jak gdyby miało to zmniejszyć ból. Jednak w rzeczywistości ból pochodzi z oporu wobec doświadczenia. Aby sobie z nim poradzić, wystarczy po prostu usiąść i uwolnić swój opór, a zamiast tego wybrać bycie z tym doświadczeniem. Im szybciej ktoś otworzy ten zbiornik, tym szybciej energia zostanie uwolniona, a tym samym doświadczenie szybciej dobiegnie końca. Wszystko to można wypuścić, zamiast pozwalać wydostawać się temu bez końca i w bolestiach godzinami, dniami, tygodniami, miesiącami, latami, a nawet przez całe życie. Jak już zostało powiedziane, jeśli ktoś, kto doznał poważnych obrażeń, np. poparzenia dłoni, przerwie ten ciąg i zastosuje tę samą metodę uwalniania oporu, to znaczy otworzy temu drzwi, mówiąc, właściwie to chcę jeszcze tego więcej tego energii, więcej tego doświadczenia. Jeśli zignoruje to, co dzieje się w umyśle, zignoruje myśli, ale da przyzwolenie doświadczenia energii, to umysł powie, doświadczam żalu. Jest to etykietka. Możemy zatem powiedzieć, że wszystkie myśli są etykietkami i nie są rzeczywiste. Żadna z tych rzeczy nie istnieje naprawdę. Gdy umiera ukochana osoba, umysł automatycznie nadaje etykietkę żal. Skoro umysł posiada władzę nad emocjami i jest zdolny do stwarzania ich, to za nadanie im formy odpowiedzialne jest przekonanie, że utrata bliskiej osoby wywołuje żal. Pole energii emocji jest właściwie bezkształtne, ale gdy ktoś opiera się przy tym, że to jest żal, to przyjmuje ono formę żalu.
Jeśli ktoś przystawia nam pistolet do głowy na poziomie umysłu, jesteśmy całkowicie oczywiście przekonani, że wywołuje to strach i dlatego teraz sama ta energia przybiera nieco inną formę, etykietowaną jako strach. Lepiej osłabiać przejawy pola energii i przestać je w jakikolwiek sposób etykietować. Nie mówimy innym, wiesz, przechodzę przez żałobę, zmagam się ze strachem, jestem rozstrojony. Rozstrojenie jest już bliższe prawdy. Jest ogólnym terminem i bardzo trudno powiedzieć, jakie emocje kryją się w rozstrojeniu. Na przykład zwykle doświadcza się szoku, odrętwienia i nie dowierza się, że to w ogóle mogło się wydarzyć. Jest to chwila, w której powinno się zacząć tę praktykę. Jeśli człowiek zawczasu zaznajomi się z tą techniką, w takiej chwili będzie przygotowany. Kilka lat temu przechodziłem sam przez podobne doświadczenia i natychmiast zacząłem uwalniać opór przed nimi. Nieprzerwanie unieważniałem myśli, na przykład poczucie straty wydawało mi się wieczną życiową stratą. Jednak to nie życiowa strata jest problemem, ale energia pojawiających się przy tej okazji emocji. Gdy energia emocji związanych ze stratą ulega rozproszeniu, staje się czymś w rodzaju i co z tego? Problemem jest ta przeszywająca, dramatyzująca emocjonalność. Trzeba po prostu nauczyć się z nią być. Technika polega na pozwoleniu sobie na doświadczenie jej. A tak naprawdę, jeśli chcesz szybko przez to przebrnąć, po prostu poproś o więcej. Powiedz do siebie, chcę tego więcej, więcej, więcej. W końcu zaczynamy rozumieć, że jest to wielka szansa. Przyczyną wszelkiego bólu i cierpienia jest nagromadzenie tego sprężonego pola energii, a życiowe doświadczenia usprawiedliwiają jej wybuch. Technika ta polega na rozładowywaniu. Patrzy się w niej na energię w taki sposób, w jaki się jej doświadcza. Nie musimy zajmować się myślami ani problemami, które umysł wytwarza wokół danego zdarzenia. Kiedy przyjrzymy się jakiemukolwiek doświadczeniu ze swojego życia, zobaczymy, że żyjemy emocjami na jego temat. Samo zdarzenie tak naprawdę jest niczym. Rano może wydawać się tragedią, ale zanim nadejdzie południe, będzie już nas bawić. Samo zdarzenie nie zmieniło się ani trochę. Wniecony zderzak w momencie zajścia może spowodować wybuch oburzenia. Jednak gdy się tylko nad tym zastanowimy, zaczynamy czuć się winni. Wiemy bardzo dobrze, że zachowaliśmy się zbyt szorstko. Być może godzinę później będziemy współczuć tej drugiej osobie, bo teraz mamy problem z wypłatą ubezpieczenia. Zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę to nie była jej wina i chcemy jej to jakoś wynagrodzić. Teraz znowu zaczynamy obwiniać siebie, później ponownie o tym wszystkim myślimy i wracamy do wybuchu złości. Oto z czym się mierzymy. Czy mierzymy się z wgniecionym zderzakiem? Tak naprawdę nigdy nie chodziło o wgnieciony zderzak. Przeżywaliśmy wyłącznie własne, wewnętrzne doświadczenie tego zajścia. To, w jaki sposób odnosimy się do wydarzeń, jest tym, czego doświadczamy. Ludzie nigdy nie doświadczają wgniecionych zderzaków, a jedynie związanych z tym zdarzeniem własnych emocji. Gdy spojrzymy z takiej perspektywy, nie jest to aż tak strasznie przytłaczające. Jedyną rzeczą, z jaką kiedykolwiek przyjdzie nam się zmierzyć, jest ta sama energia, subtelne wewnętrzne odczuwanie, wobec którego należy puścić opór. Poddać się temu i przyjąć je. Powiedzenie tak uczuciowości uwalnia jej energię. Po kilku minutach, po godzinie oddawania się tej czynności, czas zależny od naszej biegłości w tej dziedzinie, niektórzy łapią to od razu, inni potrzebują trochę poćwiczyć. Dociera się do miejsca, w którym zgromadzona jest uczuciowość i nie trzeba doświadczać emocji jako takich, by się z nimi zmagać. To, co było strachem, znika i przestaje być już odczuwane jako strach. Złości już nie odczuwamy jako złości, wina jest odczuwana jako wina sama w sobie. Emocja jest odczuwana jako przytłaczający przepływ negatywnej energii, która w rzeczywistości jest ogólna i bezimienna. Kiedy przestajemy nazywać, etykietować lub określać energią w określony sposób, nie musimy dłużej się z nią mierzyć. Kiedy przestajemy nakładać na nią konstrukty oraz interpretacje umysłu, kiedy porzucamy pragnienie, by określić ją dobrą lub złą, lub zakwalifikować, by w ten sposób wydarzenia lub nas samych, kiedy to wszystko omijamy, wówczas zaczynamy ją odczuwać i rozumiemy, że w ogóle nie musimy się tym wszystkim zajmować. Nie musimy radzić sobie z myślą, ani nawet powstającymi emocjami. Jedynie co musimy zrobić, to zająć się samą napływającą energią. Czy możemy to zrobić? Oczywiście, ponieważ tak czy inaczej robimy to przez cały czas. Jest to o wiele bardziej efektywna metoda niż skupienie się na szalonej gonitwie myśli, dążących do pojęcia, co zaszło
czy kręcenie się w kółko we właściwych uczuciach, próbując udźwignąć dramatyczne emocje, ponieważ w tym samym momencie uwolnienie od pola energii zachodzi tak czy inaczej. Pomocne jest uświadomienie sobie tej prawdy przez wyciężenie pomieszania i przejście do samego sedna tego, co efektywne. Zmaganie się z myślami i zdarzeniami wraz z całym rozumowaniem, logiką i próbami rozgryzienia problemu oraz zgłębianiem znaczenia psychologicznego to czynności zajmujące, ale na wskroś nieefektywne. Są stratą czasu, energii i naprawdę opóźniają wyzdrowienie. Gojenie się ostrego poparzenia dłoni zajmuje zaledwie kilka sekund. Ile powinno zająć zatrzymanie krwawienia, gdy odcięliśmy sobie kciuk? Tak naprawdę kilka sekund. Kiedy na przykład sam przypadkowo odciąłem sobie kciuk, natychmiast zastosowałem tę metodę i krwawienie skończyło się dokładnie na 7 kropach krwi. Błyskawiczne uwolnienie, wyzwolenie bólu oraz zaniechanie oporu przed skrajnym przytłoczeniem pozwoliło mi zahamować krwawienie natychmiast. Ludzie, którzy wypróbowali tę technikę, mieli takie same doświadczenia na poziomie fizycznym, co jest potwierdzeniem prawdziwości tych tez. Można tak postąpić z każdą emocją. Najpierw wchodzimy w emocję, następnie mijamy ją i przestajemy nazywać w jakikolwiek sposób. Pozostajemy w kontakcie z ogólną energią tego, co nadchodzi. Wydaje się, że energia dociera do nas bezpośrednio przez płot słoneczny lub jest wszędzie. Przenosimy się właśnie tam, gdzie jest to doświadczenie doznawane. Trzeba tylko nieco zdyscyplinować umysł, nie dać mu się zwieść. Ludzie mówią, doświadczam śmierci danej osoby tam na zewnątrz, ale nie doświadcza się tego tam na zewnątrz, tylko tutaj. Czyli gdzie? W tym samym miejscu, w którym zawsze doświadcza się przeżyć. W samych emocjach. Jedynym problemem jest nasza uczuciowość. Czyjaś śmierć w świecie to nie jest prawdziwy problem. Człowiek sprzeciwia się własnej uczuciowości i byciu ogarniętym przez tę energię. Jeśli natomiast skieruje on tam swoją uwagę i zogniskuje ją dokładnie na tym, nastąpi przerwanie doświadczenia, które mogłoby się stać długie i bardzo bolesne. Doświadczenie nagle doprowadzone do końca. Doświadczenie nagle zostaje doprowadzone do końca. Co się stanie, kiedy będziemy stale uwalniać tę energię? Co się stanie, jeśli ją przyjmiemy? Co będzie, gdy powiemy, co za okazja, by to wszystko z siebie wyrzucić? Czy wtedy będziemy tego doświadczać? Czego wtedy będziemy doświadczać? Będzie to stosunkowo krótkie w porównaniu tym, czym by się stało w zwykłym stanie świadomości. Nagle pole energii się zatrzymuje. Jest podobnie jak z ciśnieniem, kiedy nanometr w komorze ciśnień osiąga określoną wartość. Napływ się zatrzymuje, po czym doświadczamy stanu pokoju. Wprost ze stanu przeżywającej tragedii przenosimy się w głębokie stany pokoju. Jeśli ktoś przez to przeszedł, rozumie, o czym mowa. Istotą stanu ulgi jest całkowite poddanie energii. Nagle całe cierpienie ustaje, a w jego miejsce pojawia się niemal zupełna cisza. Nieskończona obecność, nieskończony stan pokoju, coś, co może przerastać każde doświadczenie, jakiego doznało się kiedykolwiek wcześniej. Po drugiej stronie tego doświadczenia człowiek już nie jest taki sam. Od tej pory jest lżejszy, bardziej wolny i mniej podatny na ból w swoim doświadczeniu emocji. Z perspektywy klinicznej zwykle zachodzi wtedy odetchnięcie z ulgą. Ludzie zdają sobie sprawę, że życie toczy się dalej, a oni mogą z tym żyć. Pomimo, że sytuacja wydawała się tragiczna, jakoś mogą przetrwać. Pokój trwa przez zmienne okresy, po czym fala emocjonalności powraca. Emocjonalność zwykle falami z okresami ulgi pomiędzy nimi. Kiedy fala przychodzi, zostaje ponownie przyjęta, a człowiek próbuje uwolnić tak dużo ciśnienia, jak to tylko możliwe, zanim zawrót znów się zamknie. Jest to widziane jako bardzo cenna okazja, którą należy docenić, bo może on się nie zdarzyć wiele razy. Wartość tej sytuacji dostrzega się jedynie, gdy człowiek naprawdę jest już po drugiej stronie doświadczenia i może z nabytą mądrością spojrzeć na nie wstecz i zrozumieć, że umysł nie jest żadnym prawdziwym wsparciem w doświadczaniu. Dzieje się tak, ponieważ umysł patrzy w niewłaściwym kierunku i mówi: gdybym tylko mógł zmienić okoliczności tamtego zajścia, wtedy czułbym się dobrze. Istnieją dobre kliniczne przykłady tego zjawiska. Pewna kobieta otrzymała telegram informujący, że jej syn zginął na wojnie w Wietnamie. W konsekwencji przestała się odzywać, usiadła w bujanym fotelu przy oknie i kołysała się w przód i w tył, tempo wpatrując się w widok za oknem. Wpadła w stan zwany apatią, charakteryzujący się całkowitą utratą energii. Świat wydawał się jej pozbawiony energii.
pozbawiony nadziei, a Bóg był dla niej martwy. Kołysała się w przód i w tył, w tym apatycznym stanie, nie odzywając się do nikogo z rodziny. Przestała jeść, prawie nie spała, nie licząc krótkich drzemek w nocy, i po prostu patrzyła w dal za oknem w stanie całkowitej apatii. Okazało się po tym wydarzeniu, że zaszły pewne zmiany w chemii w jej mózgu, a nagle przekaźniki zostały wyczerpane. Jej rodzina nie wiedziała, co robić i była mocno zaniepokojona. Mniej więcej 10 dni później otrzymali kolejny telegram z Departamentu Obrony USA, w którym wyjaśniono, że zaszła pomyłka i że syn kobiety nie został zabity, zginął inny żołnierz o takim samym nazwisku, którego numer identyfikacyjny różnił się numeru od jej syna tylko jedną cyfrą, a pomyłka była wynikiem błędu komputera. Rodzina powiedziała tej kobiecie: mamo, on żyje! A ona nadal kołysała się w swoim fotelu, bezmyślnie wpatrując się w okno, jakby ich w ogóle nie słyszała. Tak więc zmiana okoliczności w świecie zewnętrznym wcale nie musi wpłynąć na zmianę nastawienia, ponieważ proces już się rozpoczął. To proces jest tym, czym trzeba się zająć. To nie wydarzenia, które miały miejsce w świecie, mają zostać zaakceptowane, bo to coś, czego właśnie nie możemy uczynić. Nie możemy zaakceptować okoliczności, jakie nastąpiły w naszym życiu. To, co możemy zrobić, to zaakceptować, że trzeba zacisnąć zęby i być teraz w tej sytuacji oraz poddać się temu. Na przykład, kiedy noga ugrzęzła ci w pułapce na niedźwiedzie i nie ma możliwości, by się uwolnić, należy poddać się doświadczeniu samemu w sobie. Konieczność przejścia przez to doświadczenie, zmierzenia się z nim, poradzenia sobie i poddania się doświadczeniu tego doświadczenia przy pomocy przedstawionych już metod. Aby działać skutecznie umysłowi, należy poświęcać mało uwagi, ponieważ naprawdę nie posiada on rozwiązania problemu. Umysł mówi: gdybyśmy tylko mogli zmienić tamte zewnętrzne okoliczności. Do tego miejsca docierają najczęściej ludzie, którzy się modlą. Rezultatem modlitwy są często gorzkie uczucia, ponieważ ludzie, nie wiedząc, o co się pomodlić, modlą się w błędne intencji. Bardzo często modlitwa przyjmuje formę: proszę, niech to się odstanie. Proszę, przywróć w moim życiu radość. Proszę, przywróć mi mój kciuk. Proszę, zmień to, co się tam dzieje. Takie ukierunkowana modlitwa zwykle nie przynosi efektów, ponieważ jej forma jest następująca. Dobry Boże, spraw, bym był o głowę wyższy. Czy problem jest spowodowany przez Boga, czy też jest nim brak zrozumienia, jak należy się modlić? Modlitwa mogłaby brzmieć na przykład tak: proszę, bądź ze mną. Pokaż mi, jak poddać to doświadczenie i jak sobie z nim poradzić. A potem może nastąpić prośba o przytomną uważność obecności Boga. Taka modlitwa wyraża prośbę do Boga, by zajął się tym doświadczeniem zamiast nas. Co ciekawe, w miarę jak poddajemy doświadczenie tego doświadczenia, gdy uwalniamy się od oporu przed nim i przyczepienia mu etykietek, tym samym stopniowo poddajemy je. Musimy odrzucić pragnienie koncentracji na myśli i chęć, by coś zrobić w celu zmiany tej sytuacji. Wówczas powstaje gotowość, by poddać etykietowanie i przyczynę, dla której energia emocjonalna przybiera za jakąś formę. Całkowite poddanie się energii samej w sobie przenosi nas do wewnętrznego stanu. Dzieje się to w miarę, jak pogłębiamy nasze poddanie temu, że coś doświadcza, a coś mierzy się z doświadczeniem tego doświadczenia za nas. To tak jakby w tym momencie jaźń osobowa wycofywała się, a jedynym, co można byłoby stwierdzić, było to, że już poradzono sobie z tą energią. Ci, którzy modlą się z taką intencją, stają się świadomi tego, co zajmuje się doświadczeniem, ponieważ w miarę jak człowiek zanurza się głębiej w poddawaniu doświadczenia, zaczyna sobie uświadamiać, że doświadczenie jest już obsługiwane. To tak jakby jakieś pole energii, jakiś nieskończony tryb istnienia, pewien aspekt bytu się nim zajmował. Wówczas przychodzi zaskakujące zrozumienie, że tak naprawdę człowiek od początku nigdy nie mierzył się z tym doświadczeniem, że była to jakiegoś rodzaju iluzja, która sama projektowała się na to doświadczenie, dawała mu formę i utożsamiała się z tym, co wywołało ból. Ból bierze się z oporu. Istnieją ludzie, którzy przez wiele lat zajmowali się duchowością i obracali się w kręgach metafizyki, ale nic się w ich życiu nie zmieniło.
mają te same choroby i problemy, ich życie osobiste wygląda tak samo, nie doznali żadnych doświadczeń wewnętrznej prawdy, o których tyle słyszeli. Dlaczego? Kiedy życie zsyła im złotą szansę, jest to czas, by urzeczywistnić wiedzę duchową. To jest czas na transformację, czas, by wykonać ten skok w świadomości. To są złote chwile. W czasie bolesnych, skrajnych doświadczeń dokonujemy wielkich przeskoków, jeśli stajemy z nimi twarzą w twarz i niezachwianie mówimy: nie będę się uchylać od tej pracy duchowej. Teraz naprawdę mamy do czynienia z prawdziwą pracą duchową. To już nie jest czytanie przyjemnych dla ucha zdań w książkach czy wpatrywanie się w pocieszne obrazki. Przeciwnie, jesteśmy w samym środku wiru pracy duchowej, stawiając czoła trudnościom. Wir pracy duchowej ma miejsce wtedy, gdy zostajemy skonfrontowani z tym, czego nie możemy uniknąć. To bezpośrednie starcie wymaga od nas skoku świadomości. Są to złote okazje, bezcenne, jeśli będziemy je postrzegać w taki właśnie sposób. Jeśli mamy gotowość, by doświadczyć i powiedzieć: zgadzam się, gotowość do pójścia z nimi, bez względu na to, jak będzie to bolesne, umożliwia ogromny skok świadomości, prawdziwy postęp mądrości, wiedzy i uważności. To, o czym czytamy w książkach, staje się wtedy naszym wewnętrznym doświadczeniem. Istnieje coś poniżej emocjonalności, co doświadcza tej energii dla człowieka. Radzi sobie z nią dość coś o wiele większego niż jaźń osobowa. Gdyby obecna była tylko mała jaźń osobowa, człowiek zostałby zalany i zrównany z ziemią przez energię uwolnioną podczas tych doświadczeń. Człowiek jest w stanie przetrwać te doznania, ponieważ istnieje coś przewyższającego jaźń osobową, coś, co może o wiele lepiej poradzić sobie z tymi doznaniami. Ból bierze się z oporu i upierania się, że jaźń osobowa wraz ze wszystkimi swoimi przejawami ma się tym zająć i że musi zrobić coś z doświadczeniem w świecie. Pozwać kogoś, zmienić dom lub przeprowadzić się do innej części świata. Dopóki to wszystko nie zostanie poddane wraz z myśleniem, następuje poddanie chęci kontrolowania sytuacji i zmieniania jej. Jaźń poddaje się wewnętrznemu doświadczeniu, aż w końcu dostrzega w nim wielki dar, ale dopiero gdy przejdzie na jego drugą stronę. Pytanie do tych, którzy świadomie związali swoje życie z pracą duchową. Czym jest dla Ciebie praca duchowa? Co o niej sądzisz? Jaka jest natura tego, co nazywasz duchowością czy świadomością, lub też radzeniem sobie ze swoją podświadomością czy superświadomością? Jak to wygląda w Twoim życiu? Pewni ludzie, mówiąc o pracy duchowej, którzy poświęcili wiele lat, przywołali obraz osoby modlącej się na klęczkach lub chodzącej do kościoła. Inni zobaczyli osobę na spotkaniu, na którym wszyscy trzymają się za ręce, powtarzają mantrę OM, a w środku kręgu widzą światło. Zobaczyli siebie siedzących nad książką i do 12 lub 1 w nocy zgłębiających temat duchowości. Zobaczyli siebie podczas słuchania nagrań audio dobrze znanych nauczycieli duchowych na zgromadzeniach dla ciała i umysłu i ducha albo u uzdrowicieli. To cały przekrój tego, co umysł nazywa pracą duchową. Jest ona przedstawiana jako studiowanie podręcznika, wpatrywanie się w zdjęcie guru i śpiewanie pieśni. A jednak, gdy dochodzi do wydarzenia trudnego, praca duchowa jest pomijana. Wznawia się dopiero wtedy, gdy wszystkie zagrożenia zostały zażegnane, a sprawy załatwione. A jednak, gdy dochodzi do wydarzenia trudnego, praca duchowa jest pomijana. Wznawia się dopiero wtedy, gdy wszystkie zagrożenia zostały zażegnane, a sprawy załatwione. Wydaje się, że tak naprawdę w ogóle nie dostrzegamy pracy duchowej. Nie rozumiemy, że praca duchowa wywołuje te wszystkie dotkliwe kryzysy, przyciąga nas do nich i że są one naszą szansą. Przygotowanie. Czym innym jest przygotowanie, zbieranie informacji i doświadczenia, obieranie kierunku i gromadzenie duchowej wiedzy. Nagle przychodzi moment prawdy, by to zrobić. Sztuczką umysłu jest niedostrzeganie tego. Stara się on zmienić to, co dzieje się na zewnątrz, rozpracować to, a następnie wycofuje się do intelektu i przekonuje się, że intelekt nie poradzi sobie z rozwiązaniem tego rodzaju problemu. Gdy upuścimy sobie na stopie wielką kłodę drewna i połamiemy wszystkie kości palców, potrzebować będziemy gotowości i ochoty na poradzenie sobie z tym, co przynosi życie. Posiadanie narzędzi i chęci przynosi błyskawiczne uzdrowienie.
Podczas dotkliwego przytłoczenia zdarzeniami obecna jest uważna świadomość, że naprawdę jesteśmy w stanie dać sobie radę z tymi doświadczeniami. Część paniki wynika ze świadomienia sobie, że jesteśmy tym, czym myślimy, że jesteśmy. Nasza bezsilna, ograniczona jaźń nie może mierzyć się z mocą tego doświadczenia. Dokładnie to ma miejsce. Ograniczona, indywidualna jaźń osobowa nie jest w stanie unieść takiego przytłoczenia. To jest właśnie duchowa wartość doświadczenia. Co tak naprawdę chcemy zmienić w tym doświadczeniu? Jak się wkrótce przekonamy, chcemy zmienić to, jak się czujemy. To, czego możemy być pewni, to to, że uczucie przychodzi i odchodzi. Zdarzenie nie będzie nas dręczyć, kiedy etap uczuć dobiegnie końca. Wszystko, czego musimy doświadczyć, to gwałtowny przypływ emocji i ich energia. Zdarzenia same się poukładają. Pragnienie zmiany tego, co zaszło i tego, jak się przez to czujemy, musi zostać poddane. Musimy się z tym po prostu skonfrontować, a wszystko, co możemy zrobić, to zgodzić się na przejście przez to doświadczenie, niezależnie od jego natury, czy jest to śmierć ukochanej osoby, rozwód, separacja, sytuacja kryzysowa, czy poważny wypadek. Wszystkie te doświadczenia wywołują taki sam stan szoku. Wstrząsające jest nagłe uświadomienie sobie własnej bezsilności. Zrozumienie, że nasza wola spotkała się ze ścianą, że może nas powstrzymać i że teraz to się stało, oraz że osobowa wola nie może przejąć kontroli nad biegiem zdarzeń. Dlatego właśnie szok i uświadomienie sobie tego wszystkiego nieodłącznie towarzyszą wszystkim doświadczeniom i jest to niezmienny i stały stan rzeczy. To jest szok. To tak jakbyśmy z wielką prędkością zbliżali się do ściany. Za każdym razem, gdy robimy to w naszym życiu, uwalnia się takie samo pole energii. Jeśli przeszedłeś przez takie doświadczenie więcej niż raz w życiu, możesz spojrzeć wstecz i uświadomić sobie, że tak właśnie jest i że stan szoku za każdym razem był taki sam. Doświadczenie i ciąg zdarzeń były takie same. Pojawiło się doświadczenie, uczucia, nagłego odrętwienia, stan niedowierzania, a następnie wypuszczenie wszystkich negatywnych uczuć. Kiedy dokładnie przyjrzymy się negatywnym uczuciom i niektórym doświadczeniom, przez które przeszliśmy, uświadamiamy sobie, że doświadczyliśmy tego wszystkiego. Doświadczyliśmy pełni negatywnego pola energii, było obecne rano, a po południu dalej nam towarzyszyło. Tak naprawdę w ciągu minuty ulegaliśmy różnym wahaniom. Jest to iskrzące pole energii, w którym emocjonalność migocze, ukazując na zmianę złość, urazę, użalanie nad sobą, zazdrość, chęć odwetu, zemstę, nienawiść, nienawidzenie Boga, nienawidzenie siebie, obwinianie rodziny, społeczeństwa lub obwinianie rządu i prawa. Umysł kręci się w kółko w obrębie tego negatywnego pola energii. Możemy dostrzec jego rozproszenie i bezkształtność. Przypomina to kosz napełniony negatywną energią. Musimy poradzić sobie z niesieniem kosza, a nie oddzielnie każdego z tych wszystkich drobiazgów, które w nim migoczą. Musimy jedynie unieść wszystko w komplecie. Kropka. Gdy zobaczymy, że w ten sposób komplet ulega rozładowaniu, błyskawicznie znajdziemy się po drugiej stronie. Zrozumiemy, że doświadczenie to jest nieuniknione i musimy mieć w sobie gotowość do poddania się pracy, która musi zostać wykonana. Po czym można poznać, że praca jest zakończona? Jeśli tak będzie, nagle odnajdziemy w sobie wewnętrzny stan pokoju. Jak wiadomo, nawet całe lata po zdarzeniu ludzie wciąż żywią urazę i w pewnym sensie dalej tkwią w sidłach tego negatywnego pola energii, ponieważ przede wszystkim nie zajęli się samymi wydarzeniami. Taka osoba nie chciała usiąść i gruntownie się z nimi zająć aż do końca. Ludzie nie mają na to ochoty z powodu związanego z tym bólu, jak również dlatego, że nie znają technik, które można zastosować. Za każdym razem, gdy ponownie się za to zabierają, próbują zmienić wydarzenia w świecie zewnętrznym i radzić sobie z myślami. Intelekt i umysł próbują znaleźć rozwiązania, a człowiek wpada w ten sam impas. Z powodu braku efektywnego narzędzia do pracy, do poradzenia sobie z wydarzeniami, praca zostaje niedokończona. Co dzieje się z niedokończoną pracą i emocjami, które nie zostały uwolnione? To, co niewypełnione,
zaczyna się przejawiać w postawach emocjonalnych oraz w ciele pod postacią chorób. Nieuświadomione poczucie winy, które nie zostało uwolnione w trakcie dramatycznego wydarzenia wiele lat temu, przejawia się na poziomie autonomicznego układu nerwowego oraz akupunkturowego układu energetycznego i związane jest z jakąś myślą. Pole energii intelektu, rozumowania, ma wartość 400. Pole energii winy, strachu czy złości łączy się z danym zbiorem przekonań w umyśle dotyczącym konkretnej choroby, a to w efekcie wywołuje ją na planie fizycznym. W psychoanalizie nazywa się to zjawiskiem psychosomatycznym, a w tym przypadku udział elementu psychologicznego jest oczywisty, bo wypływa na powierzchnię. Rezultatem niedoprowadzonej do finału próby radzenia sobie z emocjonalnym wymiarem skrajnego doświadczenia często jest choroba, która może wystąpić nawet wiele lat później. Żal, który pojawił się przed 20 laty, gdy zmarł któryś z członków rodziny i który pozostawiono samemu sobie, dziś może przejawić się jako atak serca. Wiemy, że sobie poradziliśmy z danym zdarzeniem, gdy czujemy się spokojni i kompletni. Zdarzenie już do nas nie wraca, ani nie wywołuje bólu, kiedy o nim myślimy. Czujemy się zadowoleni. Może żałujemy, że musieliśmy przez to przejść, ale w jakiś sposób udaje nam się dostać na drugą stronę tego doświadczenia odmienionymi. A za sprawą tej wiedzy pojawia się określony stan pokoju, który informuje nas, że już się z tym rozprawiliśmy. Trudne doświadczenia są ziarnem, samą esencją krańcowego doświadczenia duchowego. W nich samych i w docieraniu do ich sedna, stojąc na krawędzi w całkowitej rezygnacji, w pełnym poddaniu się doświadczeniu, kryje się prawdziwa istota i początek tego, czego adept duchowy szukał przez cały czas. W skrajnych sytuacjach życiowych doświadczenia nie zostają zwykle w pełni przepracowane, a nam brakuje uważnego rozpoznania drogocennego wymiaru zdarzeń i sposobności, jakie niosą. Jesteśmy przytłoczeni tym, czym one są i patrzymy w złym kierunku. Od negatywnych emocji nasz umysł otrzymuje ponadto ukrytą gratyfikację, na przykład w postaci koncentracji uwagi, użalania się nad sobą, dramatyzowania. Ulega postawie ofiary itd. Jeśli ktoś spróbuje narkotyków i wystąpią u niego odmienne stany świadomości, prawdopodobnie trafi na pogotowie. To, co mogło stać się dla niego kluczowym odkryciem duchowym, zostanie owinięte bandażem, a rodzina dba o to, by odwieźć człowieka od pracy duchowej. Największy pożytek duchowy płynie ze skierowania się prosto w doświadczenie. W tradycji Zen istnieje powiedzenie idź naprzód, bez względu na wszystko. A więc, gdy dochodzi do doświadczenia skrajnego, najkorzystniej jest wejść wprost w jego sedno, powiedzieć mu tak i przejść przez nie. W moim życiu miało miejsce niejedno trudne doświadczenie, w którym mogłem skorzystać z takich bandaży, ale odrzuciłem je, ponieważ rozumiałem już wartość płynącą z przechodzenia przez te doświadczenia. Bandaże naprawdę zapobiegają doświadczeniu tego, co można by nazwać sięgnięciem dna. Idea sięgnięcia dna jest dobrze znana w radzeniu sobie z wieloma poważnymi problemami jak alkoholizm i oznacza całkowite poddanie się doświadczeniu. W sytuacji skrajnej umysł chce chwycić się tego, co znajome. Próbuje ucieczki, odwrócenia uwagi, środków wyciszających, narkotyków i alkoholu oraz wielu innych sposobów na złagodzenie sytuacji, zamiast bezpośrednio stawić jej czoła i ją przepracować. Najważniejsze w sytuacji skrajnej jest całkowite poddanie się temu, co okazuje się większe niż jaźń osobowa. Pełne doświadczenie sytuacji skrajnej doprowadza nas do połączenia z tym, i uświadomienia sobie, że istnieje w nas coś, co ma moc, by utrzymać nas przy życiu. Niezależnie od tego, jak skrajne doświadczenia nas spotykają. W efekcie przechodzimy na drugą stronę wydarzenia. Więksi, świadomi, że istnieje w nas coś, że jest tam obecność, jakość lub wewnętrzny aspekt tych życia, który ma moc przeprowadzenia nas przez sytuacje z pozoru niemożliwe do przebycia. Jeśli skrajne doświadczenie nie zostanie całkowicie przepracowane, pozostają po nim pewne resztki, to tak jakbyśmy spadając z urwiska przebyli dopiero połowę drogi. Niektórym ludziom wydaje się, że zeszli z klifu, jednak okazuje się, że tylko skrycie zaciskali kciuki dalej, wisząc na tej samej skale lub linii bezpieczeństwa.
Podanie się Bogu nie było całkowite. Pozostały więc wątpliwości. I z nich zrodziła się na przykład resztka żalu lub strachu przed tym doświadczeniem. Jeśli przeżywając daną sytuację nie doświadczyliśmy istnienia czegoś większego od jaźni osobowej, możemy pozostać z naszym ograniczeniem, pewną ułomnością, niezdolni do wyjścia poza daną kwestię, a nasza gotowość do uczestnictwa będzie ograniczona. Ktoś może powiedzieć, wolałbym wieść ograniczone życie lub ponownie zmierzyć się z takim doświadczeniem. Wolałbym nigdy więcej nikogo nie pokochać niż kochać i stracić tę osobę. Mawia się, lepiej kochać i stracić, niż nie kochać wcale. Doświadczenie miłości łączy nas na powrót z jaźnią, większą od naszej własnej, ograniczonej, małej jaźni. Całkowite rozwiązanie doprowadza nas do świadomego kontaktu z czymś większym niż jaźń osobowa. Wielu ludzi, którzy tego doświadczyli, przyznaje, że gdy poddali małą jaźń czemuś większemu niż oni sami, weszli w kontakt z czymś, co uznali za prawdziwe. To osobiste, wewnętrzne doświadczenie duchowej rzeczywistości prowadzi człowieka, który posiadł wiedzę z książek, do głębokiego, wewnętrznego przekonania. Z tego wewnętrznego przekonania natomiast rodzi się chęć, by ponownie włączyć się do życia, uczestniczyć w nim, ryzykować i próbować swoich sił. Jak wygląda wewnętrzne doświadczenie osiągnięcia dna? Jest ono wynikiem odczuwania braku nadziei i rozpaczy. Mała jaźń człowieka mówi: ja samodzielnie nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Człowiek poddaje się w wyniku braku nadziei, a z tego bierze się chęć, by się uwolnić, poddać się czemuś większemu niż my sami. Na samym dnie, w życiowym dołku, człowiek uświadamia sobie i akceptuje prawdę, że ja samodzielnie, moja indywidualna jaźń osobowa, moje ego, nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Nie umiem temu zaradzić. To z tej porażki pochodzi zwycięstwo i sukces. Feniks rodzi się z popiołów rozpaczy i braku nadziei. To nie rozpacz i brak nadziei mają wartość, ale uwolnienie i uświadomienie sobie ograniczeń małej jaźni. W samym centrum sytuacji skrajnej człowiek mówi: poddaję się. Nie mogę sobie z tym poradzić. I wtedy może świadomie lub podświadomie prosić Boga o pomoc. Zgodnie z zasadą wolnej woli i naturą świadomości, która jest taka, jaka jest, mawia się, że wielkie istoty, które gotowe są nam wszystkim pomóc, czekają, aż powiemy tak. Wtedy zachodzi nagły zwrot. Od bycia na samym dnie do gotowości zaakceptowania, że istnieje coś większego niż my sami, do czego możemy się zwrócić. Gdy człowiek mówi, jeśli istnieje Bóg, proszę Go o pomoc, zachodzą wielkie doświadczenia, przemiany, które od zarania dziejów zapisywały się w historii ludzkości. Początek międzynarodowego ruchu anonimowych alkoholików zaczął się właśnie od takiego doświadczenia. Bill Wilson, słynny założyciel AA, sięgnął dna. Był w stanie totalnej rozpaczy i beznadziei, wskutek czego poddała się jego jaźń osobowa. W tamtym czasie był niewierzący, lecz powiedział, jeśli Bóg istnieje, to proszę Go o pomoc. Wówczas doświadczył wielkiego transformacyjnego przeżycia, a o jego duchowej mocy świadczą miliony ludzi, którzy doświadczyli energii wpływającej w świat w wyniku podzielenia się przez tego człowieka swoim doświadczeniem duchowym. Oczywiście odpuszczenie sobie i sięgnięcie dna są czynnikami decydującymi. To dzięki tej uważności, to dzięki tej uważnej świadomości, że nie możemy niczego zmienić, że jesteśmy ograniczeni i bezsilni, odkrywamy, co ma moc we wszechświecie. Ta moc wkracza i radzi sobie z doświadczeniem, a my wiemy, kiedy następuje ten moment za sprawą głębokiego stanu pokoju. W miejscu udręki pojawia się teraz stan nieskończonego pokoju oraz niewysłowionej uważności, nieskończonej obecności. Uświadomienie sobie prawdy zachodziło zwykle w szczególnych okolicznościach, jednak nie jest to wcale warunek konieczny, jest to tylko jeden z typów doświadczenia. W zasadzie taka jest natura pracy duchowej. W każdym momencie człowiek zaangażowany w pracę duchową zawsze obserwuje wydarzenia życiowe i postrzega je jako nauczyciela, jako wodę na młyn rozwoju. To, co się dzieje, odzwierciedla to, nad czym pracujemy, a więc sytuacja skrajna byłaby po prostu kontynuacją procesu, który tak czy inaczej już trwa. W związku
Z tym człowiek mocno zaangażowany w pracę duchową w trudnym wydarzeniu dostrzeże złotą okazję, być może bolesną i rodzącą żal, ale będącą dobrodziejstwem. Zasadniczą naturą pracy duchowej jest skupienie na tym, co się pojawia z chwili na chwilę i stawanie się uważnym wobec tego, co doświadcza się i gdzie zachodzi doświadczenie. Istnieje technika medytacyjna i kontemplacyjna, którą można zastosować, by osiągnąć te same rezultaty. Jest to proces nieprzerwanego uwalniania się od pragnienia, by kontrolować doświadczanie, jak i porzucenia chęci, by doświadczać samodzielnie. Wówczas pojawia się nagłe zrozumienie, że uważnością zajmuje się pewien nieskończony aspekt świadomości, jaźń. Mogliśmy podejrzewać to już wcześniej, ale w pełni nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Kiedy już to wiemy, uważność obecności pojawia się w nas częściej. Dzięki temu doświadczeniu pojawia się jeszcze większa gotowość, by zdać się na wewnętrzną obecność, a jednocześnie coraz mniej polegać na małej jaźni. A zatem człowiek coraz rzadziej oczekuje od małej jaźni radzenia sobie z problemami życiowymi, ponieważ rośnie gotowość, by poddać się swojej wyższej jaźni. Stopniowe zmniejszanie utożsamienia z małą jaźnią oraz coraz silniejsza identyfikacja z obecnością wraz z gotowością do poddania życia i wszystkich jego aspektów woli Bożej stają się podstawą duchowych starań i doświadczeń człowieka. Doświadczenia skrajne są dla nas kluczową szansą na naukę, by docierać do sedna, do samej istoty doświadczenia, by zobaczyć, czym ono jest i zająć się nim na poziomie doświadczania, w polu energii samej świadomości. Pojawia się gotowość poddania się i uwolnienia od pragnienia, by zmieniać to, co zaszło tam, w świecie zewnętrznym. Pojawia się też uwolnienie od chęci sprawowania kontroli poprzez myślenie o tym i próby poradzenia sobie z sytuacją za pomocą intelektu i emocji. Następuje gotowość do poddania się istocie doświadczenia bez nazywania go w jakikolwiek sposób, przyczepiania mu etykiet czy określenia, gotowość do poradzenia sobie z tym problemem polem energii i do wejścia bezpośrednio w wewnętrzne doświadczenie. Poddanie się temu wewnętrznemu doświadczeniu jest otwartą drogą do doświadczenia czegoś większego od małej jaźni osobowej. Każde wydarzenie skrajne jest zatem ponowną szansą na to wielkie, pouczające doświadczenie duchowe. Dlatego ludzie, którzy przeszli w swoim życiu przez bardzo ciężkie sytuacje kryzysowe, wyrażają swoją wdzięczność. Często mówią, chociaż nie chciałbym znowu przez to przechodzić, jestem za to doświadczenie wdzięczny. Jak można być wdzięcznym za coś, co świat uznaje za ogromną tragedię lub straszliwą, postępującą chorobę? To, co ci ludzie wynieśli z tragedii, miało tak wielki wymiar, że cena, jaką zapłacili, była tego warta. Dzięki uświadomieniu sobie prawdy odkryli bowiem ponowne połączenie z podstawową istotą swojego bytu. W miarę jak wzrastamy duchowo i nabywamy wiedzę duchową, coraz łatwiej wywołać w nas gotowość do zmierzenia się z wewnętrznym doświadczeniem. Można by powiedzieć, że ograniczone zasoby danej osoby zaczynają się stopniowo zwiększać. Człowiek nie musi przechodzić przez dręczący ból, zanim będzie gotowy, by się uwolnić i poddać. Coraz bardziej wzrasta gotowość do postępowania tak na co dzień, by stało się to nieodłączną częścią naszego życia. Stale przyglądamy się temu, jak usiłujemy kontrolować rzeczy, próbujemy zmienić wolę Boga, a nawet zmienić i kontrolować samego Boga. Coraz częściej pojawia się gotowość do pełnego, głębokiego poddania, a człowiek zaczyna widzieć, że stopień głębokości poddania może być różny. W codziennym życiu poddajemy się tylko trochę. Gdy znajdujemy się pod większą presją, jesteśmy skłonni poddać się w większym stopniu i zdać sobie sprawę, że nie musimy ulegać naporowi katastrofy, aby mieć wolę poddania na głębokim poziomie. Transformacja osobowości, ogromny przeskok w poziomie duchowym jednostki, zwykle ma swoje źródło w poddaniu się na bardzo, bardzo głębokim poziomie. Co oznacza głębokie poddanie się? Jak możemy dokonać takiego poddania bez konieczności narażania się na przeżywanie potwornej tragedii emocjonalnej w celu wykonania tej pracy duchowej? Wiedzę nabywamy dzięki zrozumieniu podstawowej natury tego procesu. Następuje przeskok w rozwoju duchowym i zmienia się nasz sposób bycia. Mamy w sobie gotowość, by uczestniczyć w życiu we wszystkich jego przejawach. Wówczas doświadczamy ochoty jako wewnętrznego stanu żywotności. Wskutek tego rodzi się gotowość, by wykorzystać szansę, bo teraz już wiemy, że towarzyszy nam coś większego niż jaźń osobowa. To jaźń osobowa musi radzić sobie z tym, co się pojawia w życiu. Nieskończona obecność w
która zawsze jest z nami, jest o wiele potężniejsza niż ludzka wola i ludzkie ego. Mała jaźń przynosi ból i cierpienie, a z jaźni emanuje uzdrawianie i pokój. Mała jaźń przynosi ból i cierpienie, a z jaźni emanuje uzdrawianie i pokój. No i to by było na tyle w sumie. Przebrnęliśmy przez to kilkadziesiąt stron bardzo fajnej, treściwej lektury. Jeden z lepszych rozdziałów tej książki. Jeszcze raz wam tutaj pokażę. O tej książki, o. No, także szczerze polecam i przebrnęliśmy przez to w różnych okolicznościach. Wiało, bardzo wiało, wiatr wiał, zrobiło się gorąco, musiałem lecieć, no ale generalnie na kilka rat, ale udało się nam to nagrać, także serdecznie wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.